Cześć, witajcie, ja jestem Komornik. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w GTA Vice City. Dzisiaj będziemy robić sobie kolejne misje. Mam nadzieję, że one będą przeze mnie wykonane całkiem w przyzwoity sposób. Dobra, zarąbimy sobie jakiś samochód. I ja sobie może włożę słuchawkę w ogóle do ucha. Wow, bo tutaj mi już policjant chciał zarąbać brykę. Ja sobie teraz założę słuchawkę, bo nie wrzuciłem jej niestety jakimś cudem przed nagrywaniem. I jedziemy do kolonela może najpierw, bo mam chyba bliżej. Więc do niego sobie pojedziemy, podskoczymy do chłopaka, zobaczymy co on mi tam rozkaże zrobić, oczywiście nie za darmo, mam nadzieję, że mi zapłaci to grubą kasę, bo jak pamiętacie, wisimy pewnemu gościowi dosyć sporą sumkę. No nic, jesteśmy na miejscu praktycznie, wysiądziemy sobie teraz, pyk, parkując pięknie, także nie wejdę, no nic, dobra, chodzimy. Co? Tutaj strzelanina w centrum handlowym. Dobra. Chyba wiem, co to za misja. Nie będzie chyba łatwo. Tommy, dołącz do mnie. Mogę wam teraz robić za lektora w sumie, bo głupio mi tak siedzieć. Wygląda smakowicie, prawda? Co? Co to było? Tam jesteś niczym zefir, który wolny mnie od smrodu korupcji. Ale muszę opłakiwać na pokaz jego odejście i prowadzić interes jak dawniej. To nie zbliża mnie do mojej forsy. Tommy, przyjacielu, to nie Liberty City. My tu inaczej rozwiązujemy problemy. Będę kontynuował śledztwo, ale teraz mam ważną umowę do zamknięcia. Przysługa dla przyjaciela, Cortez. Dobry z ciebie, kumpel Tommy. Wiedziałem, że mnie nie zostawisz, coś tam pisało, nie przeczytałem. Spotka się z kurierem, przekażę ci wykradzione dane. Dobra, jestem takim genialnym lektorem, że aż po prostu szczena opada. Obiecałem wam motor, więc lecę po motor. I moturem sobie pojedziemy, dosyć dobrym moturem zresztą. A tutaj widzę, że też jest jakiś przejazd, więc może mi się uda tędy jakoś przejechać. Pyk, nie zabijając się przy okazji. Jeżeli potrzebujesz uzbrojenia, odwiedź sklep z bronią. Aha, dobra. Może sobie odwiedzimy sklep z bronią. Ups. A może nie. Nie, czekajcie, czy ja mam jakąś broń? W ogóle nie mogę jej zmienić, jak jestem na motorze. Mam tutaj pistolecik. To może być za mało niestety. Więc pojedziemy sobie po jakąś broń. I myślę, że to się uda. Tak. Oh shit, to nie ja. To nie ja. Na mnie nie patrzcie. Dobra. Tak, tego nie było. PCJ600, tak zwany motor. Tutaj jesteśmy w sklepie z amunicją. Mam nadzieję, że dostanę coś taniego i coś bardziej maszynowego. Strzelba. Brak towaru. Kamizelkę. No, kamizelka by mi się przydała w sumie. Za 200. Wciśnij prawy shift lub lewy shift, aby kupić. Dobra, to kupimy sobie jeszcze Uzi. Tak zwanego Maca. Mac Ingram. Albo UZ Ingram. Tak zwany Uzi. Dobra, więc. Jedziemy. I jesteśmy w sumie bardzo blisko celu, więc nie będę się musiał tu jakoś produkować i jechać daleko, więc to jest na pewno coś dobrego, bo musimy w centrum handlowym wyhaczyć kuriera, więc on tutaj gdzieś będzie na pewno. Ale gdzie dokładnie, to tego ja nie wiem. Czy jest tu jakiś wjazd, który mnie nie rozwali? Możemy wjechać do centrum handlowego motorem... A, tutaj jest wjazd. Do środka. I wjechać... Tutaj do środka. I na górę do środka. Po tych schodach ruchomych. No, witam. Najlepsze kasztany rosną na placu. Giel. Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig. That is propriété de votre gouvernement français. Hand it over. You American idiot. They followed you here. Tak, dokładnie. O mój Boże, uciekamy. Zanim mnie zabiją. No, wsiadam i jadę za nim w takim razie, bo to się raczej dobrze nie skończy dla mnie. O, fuck. Musimy gościa zabić. C
Strzelam do niego, ale nie trafiam. Albo trafiam, ale nie tak, jakbym tego sobie życzył. No, chłopie. Bo tam już policja za mną jedzie. Dobra, on teraz wybuchnie, mam nadzieję. Prawda? Dum. Oh fuck. Oh fuck. Co tu się podziało w ogóle? Odwieźć chipy do pułkownika. Wiem, że tutaj była gdzieś jakaś gwiazdka, którą mogę sobie zdobyć, żeby zgubić policję z ogona. No ale w sumie... W sumie możemy sobie to odpuścić chyba i ja sobie przejadę jakoś bezpiecznie do tego naszego pułkownika Corteza. I tam mu zostawimy całą tą skrzyneczkę, całą tą paczuchę. I to będzie koniec chyba. Takie na razie mamy proste misje dosyć. Bullshit. Dobra. Przejechałem jakiegoś gościa. Ale mam nadzieję, że tu mogę skręcić w prawo. Mam nadzieję, że to nie będzie wpływało jakoś znacząco na to, co ja tutaj wyprawiam. Wow, strzela do mnie jeszcze jakiś koleś. No nic, jesteśmy... Dzień dobry. No i teraz na ręcznym, jak Pan Bóg przykazał. I dojedziemy do celu i jesteśmy w domu. Prawda? Chyba tak. Już mi nic nie grozi. Tak więc wykonaliśmy kolejną misję. Jestem do przodu 500. Straciłem na nią więcej niż wydałem, bo miałem 1800 na początku. No nic, takie życie. Takie jest życie. Nie wiem, czy robić u niego, a jestem już tutaj, to nie będę się jakoś tam za bardzo wybierał daleko. A nie ustróż. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting started. Tomas w ogóle. Czuję się, jakby mówił do mnie. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. No dokładnie. I dropped some protection at the multi-story car. O, ładnie, mamy broń na parkingu. Gracias, amigo. Bardzo chętnie ją przechwycę. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Tak. O mój Boże, czemu mam 15 FPS-ów? O, nic. Nic z tym nie zrobię. Ale mogę za to... Tam był pistolet, ale nie chcę się go podnosić. Za to mogę stąd zdobyć serduszko ze zdrowiem, odnowić sobie. I przy okazji zabrać dziwkę. Na pewien... stosunkowo udany wieczór. O, jedziemy. Przejadę tędy? A, myślę, że przejadę. Dobra. Jedziemy na ten parking cholerny w takim razie. On gdzieś jest tam. Coś mi klatkuje do GTA dzisiaj. Nie wiem, z czym jest to związane kompletnie, ale... No ale, trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Gdzie to jest? Gdzieś tu po prawej? Po lewej? Po prawej chyba. O, tutaj gdzieś. Myślę, że pamiętam, tu jest parking, dokładnie. Dzień dobry. Przyjechałem gościa. Zawsze robię to, że przyjeżdżam ludzi. Po prostu nie mogę się powstrzymać. Tu. Pyk. O, przyjechał nasz czarnoskóry kolega w białym samochodzie i białym garniaku. Jakże stylowo. Lance Vance. Want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Tommy Vercetti, let's go. Dobra, więc wsiadamy do jego samochodu i będziemy ochraniać Diaza. Wsiadaj, chłopie. I jadymy. Pyk. Przynajmniej on ma porządny samochód, nie to co ja. Z jakimś kradzionym motorkiem się wożę. Czy on tego samochodu już niedługo mieć nie będzie, bo go rozwalę. Ale mam nadzieję, że nie będzie mi o to robił wyrzutów jakiś. Nie wystawi mi rachunku na zatrważającą kwotę. Tyk. No. Tak się jeździ w tym mieście. Pyk, dojechaliśmy. Dobra, co teraz? Znaczy ja wiem co teraz, nie będę udawał, że tej gry nie przeszedłem, więc... Wiem, co się dzieje, ale nie będę wam spoilował. Przy okazji ten samochód po lewej stronie jest niezniszczalny. Więc gdybym go teraz zabrał i rozwalił sobie misję, znaczy uciekł z pola misji, to nie da się tego samochodu rozwalić. W każdym razie, ja tu będę stał
i będę ochraniał naszego przyjaciela Diaza. Może nie przyjaciela, naszego gościa, którego mamy ochronić po prostu. Mamy tutaj karabinek. Ten pan już jest nieżywy. Strasznie klatkuje myszka. Ale to dlatego, że na Windowsie 8.1, którego używam w tym momencie, jest problem z myszką Vice City ogólnie. I tak się składa, że musiałem dogrywać do gry. Dogrywać do gry. Dodatkowe biblioteki. I przez to. O fuck. Boże, co tu się dzieje? I przez to są problemy z myszką ogólnie. Ale mam nadzieję, że więcej ich tutaj nie zastanę. Ktoś jeszcze? A, tutaj mi koleś przeszedł. Lensa mi chciał zabić. W której teraz strony? Stamtąd? Tak, tamtąd. Tak, wybuchaj. Dump. Wszyscy rozwaleni. Gdzie teraz? Kto teraz mi tu podjedzie? Z tej strony? Gdzieś słyszałem. Tutaj, tak jest. Koleś nie ma głowy. Tutaj zaraz podejdzie. Więc jego też sobie rozwalimy. Dobra, dostał w nogę. I podjeżdżają goście na motorkach. Dawaj mi forsę. Rozumiem, że teraz muszę go gonić. O, fuck. Dobra. Wsiadaj, Tommy. W tym swoim stroju kuriera. Ze spandexu. Czy spandex to przy okazji nie jest jakaś... jakiś materiał do... ubrań? Taki coś w stylu lajkry? Tak powinienem powiedzieć chyba. Jeszcze mu dołożę, bo mogę. Gdzie on to wywalił? Tu. No, bierz to, Tommy. Zawieź aktówkę do Diaza, a wsiądę sobie na ten motor. Niewywalony. Ciekawe, ile za to dostanę kasy. To jest bardzo ciekawa rzecz. Tyk, 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 tyk. Bez problemu, widzę, że goście zabiłem. Cieszy mnie to bardzo. I pięknie podjeżdżamy pod samochód Diaza. Gdzie oczywiście nie mogłem... Cholera, myślałem, że mogę podjechać jak do McDonalda. A tu nie. No, zobaczymy się, to prawda. To prawda. I zwiał nam Lens. Ja bym się ogólnie chciał bardzo przebrać za coś. Albo przebrać moje normalne ubrania. I jeszcze widzę, że mamy czasu troszeczkę. Właściwie połowę tak jakby, więc przejedziemy się do naszego Avery'ego. Co tu się stało? Czemu? Gdzie ja wjechałem? Czemu? Aha. Spoko. Koła są za wysoko. I nie czuję, jak rapuje. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick on set. He said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. W ogóle deszcz pada. Tak bardzo realistyczna pogoda. No, 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 no. No, to może ty. Dawaj mi samochód, bo chcę przejechać na drugą stronę tego budynku. A, dobra. Jedziemy. Jest dobrze. Zarobiliśmy trochę kasy, więc wspinamy się na te szczyty naszej kariery powoli. I jesteśmy na miejscu. Co tutaj nam zafundują teraz? Co nam tutaj zafundują? To jest bardzo ciekawe. To mnie bardzo ciekawi. Sobie może gdzieś telefon odłożę, bo leży mi w takim miejscu, że nie bardzo chcę go mieć pod ręką. Co się dzieje? Wejdź i rozgoście. Synu, mój tato już mawiał, nigdy nie zaglądaj do równego koniowi w zęby i trzymał się tej zasady twardo. Może łyk starej Kentucky? Nie, dzięki. Trzeźwo myślący, to mi się podoba. Mój interes nie polega tylko na przerzucaniu papierków. Chodzi o ziemię i o wolę, by ją zdobywać. Nadążasz, synu? Tak. Chcę wypełnić drżanie, zrzekł się swojej ziemi. A ty wyglądasz na człowieka, który go do tego przekona. Mam dar przekonywania. Facet będzie na polu golfowym. Nie wolno tam nosić broni, więc jego ochrona będzie bez klamek. Wejdź tam i go zatłucz.
Załatwimy się legitymację członka, potrzebuję jeszcze ciuchów. A przy okazji zauważyliście, że jestem teraz w normalnej koszuli, kiedy się przebrałem, jak wchodziłem do jego limuzyny? Naprawdę? I don't think so. I just don't. Okej. I dojedziemy sobie teraz do tego centrum ubraniowego, w którym się przebierzemy za golfistę. Dobra. I pójdziemy na tor golfowy? Na pole golfowe, co? Jakiś tor wymyśliłem. Wysiadaj, Tommy. Drogi Tommy. No proszę, wyglądam jak... wyglądam jak jakiś szkoc, tylko szkoda, że nie mam takiego... takiej spódniczki szkockiej. Bo krata już jest. Jedziemy na pole golfowe, które jest gdzieś na moście, znaczy przed mostem właściwie. Taki bardzo wytrawny ten klub. Wejdźmy do środka. Cel gra w golfa. Spraw, aby była to jego ostatnia rozgrywka. No spoko. Myślę, że damy radę. Dzień dobry. I została mi sama piła. Po prostu genialnie. Piła czy też nie? Aha, tu jest właśnie. Szukałem tego kija. Muszę wcisnąć tab, aby podnieść tę broń. A co ja mam zamiast... Aha, i teraz widzę, że straciłem przez to moją piłę. Pięknie po prostu. Myślałem, że mi ją gdzieś odstawi czy coś. No nic, nie wiem co to jest za czarny pasek, bo... Aha, już zniknął, okej. Okay. Po lewej stronie na górze ekranu był jakiś taki czarny pasek niewiadomego pochodzenia. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. W każdym razie zadziwiło mnie to dosyć poważnie. Fuck. Dobra, wsiadamy. Jedziemy. Potrącam ich jak... jak nie wiem kogo. Najgorsze jest to, że w tej wersji GTA... Znaczy najgorsze. Najgłupsze może, że w tej wersji GTA nie można niestety obracać się kamerą, kiedy jadę. Jestem skazany na taką kamerę przyczepioną do... Fuck, co tu się stało? Przyczepioną do tyłu pojazdu, którym jadę. I właśnie tak to mniej więcej wygląda. Ominąłem gościa w bardzo przyjemny sposób. Do wody wpadaj, do wody wpadaj. Tylko żebym ja nie wpadł. Fuck. A nie udało mi się go tam wcisnąć. Niestety. Ale z tego co kojarzę, to on jeździ po jakiejś zapętlonej tutaj trasie. O, miło. Miło, do wody, przez tą teksturę rypaną, przejedź tam. Tamten już padł do wody. No nic, trudno się mówi. Jedziemy dalej w takim razie, tam kolejny koleś tam za mną gdzieś leci. Jakby tutaj gościa załatwić? Jakby tu go załatwić? No tak to mniej więcej wygląda niestety. O Boże, widziałem gościa, dlatego chcę uniknąć tutaj wywalenia przez niego. Zobaczymy, gdzie ten typek pojedzie. Nie chcę, żeby on mi uciekł z tego pola golfowego. Natomiast chciałbym go zabić. No, przynajmniej mu uszkodziłem koło chyba. Więc to już jest jakiś plus. O, i tutaj. No właśnie, tego chciałem uniknąć bardzo. Będę musiał gościa zadupić. Dobra, teraz wsiadamy. I uciekam do tego typka tam, który prawdopodobnie mi zaczyna uciekać w tym momencie dosyć poważnie. Wysiadaj, Tommy. Dobra, biegiem. Fuck, nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Gdzie on mi tam uciekł? Gonić dziada. A, fuck, uciekł mi, no nic. No nic, i teraz muszę jechać od nowa do tej samej misji. Shit. Nie mam czasu na to. Shit.
Dobra, to po prostu wam to wytnę i tyle i wrócimy zaraz, jak tą misję wykonam. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Chociaż może zrobię dłuższy odcinek, wyszedł po prostu. Pyk. Pyk. To się ominie. Mogę ominąć? Nie mogę ominąć? Mogę. Dobra. Odbierz strój, znowu to samo. Pyk. Jedziemy. No niestety czasami się nie udaje zrobić kilku misji na raz, ale myślę, że i tak jest całkiem w porządku. Na razie mamy... O Boże, co tu się stało? Nie wiem, czemu jest taki jakiś spadek tych FPS-ów, to jest dziwne w sumie. Może to jest związane z tym, że gra jest 32-bitowa. Nie wiem. W każdym razie pomijam wszystko, co mogę pominąć i jadę jak najszybciej, żeby załatwić tą całą rozróbę. Ale to nie powinno trwać za długo. Jesteśmy na miejscu. Więc teraz pyk. Dobra, ja wiem wszystko, ja wszystko wiem. Wszystko wiem, nie chcę, żebyście mi tego, dobra, pokazywali. Przechodzimy tędy. Przechodzimy tu, do tego wózeczka golfowego. A widzicie, znowu jest ten pasek po lewej na górze. Nie wiem, z czym to jest związane. I nie wiem, z czym jest związane to, że mi teraz Vice City klatkuje. Dziwne. O, fuck. Fuck. Dzień dobry. W takim razie... O, shit, nic nie widzę. No i proszę. Po robocie opłacało się przyjechać drugi raz. Wystarczyło tylko tyle. Więc tak, jeszcze sobie pojadę zapisać i zakończymy ten odcinek tym miłym akcentem podwójnie wykonanej misji. A, można, można. W takim razie... Oj, do zapisu mamy kawałek jednak. Niestety. Fuck, co tu się stało w ogóle? Dzień dobry. Co mnie bijesz? Co mnie bijesz, chłopie? Pyk, pyk, pyk. Jeszcze zabierzemy pistolet, który mi się należy. Wsiądziemy do... Boże, nie chciałem się przebrać za golfiarza. Do lepszego samochodu wsiądziemy po prostu, to chciałem powiedzieć wcześniej. Spróbujemy go nie uszkodzić. I zapiszemy grę. Niech, no ja dojadę tylko do save'a. Szkoda, że nie mam tutaj gdzieś bliżej takiego miejsca, w którym mogę sobie zapisać grę, ale... No nic, no, trzeba sobie na razie radzić w ten sposób. Jeździć do tego hotelu cholernego, w którym mieszkam, tymczasowo. Zaznaczam, tymczasowo. No, to widzę, że mamy kolejną misję, ale już nie będę jej robił dzisiaj. O, cholera. Tin, 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 tin. Dojedźmy, no, do końca. Fuck. Wpadłem do jakiegoś słupa. Dobrze, że nie przejechałem ostatniego gliniarza. Nie wiem, dlaczego mam te klatki i muszę to rozkminić, bo to jest dosyć poważny problem. Tym bardziej, że grano jest dosyć stara. Umówmy się, nie jest najnowszej świeżości. No ale jakieś problemy są, nie wiem, z czym związane. Jeśli macie jakiś pomysł, dlaczego może mi GTA klatkować w tym miejscu? Zresztą nie miałem jakichś takich większych klatek na poprzednim odcinku, więc może to jest związane z tym, że po prostu powinienem zresetować komputer. Czego nie robiłem od kilku dni. No ale cóż. Zapiszmy na pierwszym slocie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Więc ja mam nadzieję, że wam się podobało. W przyszłym odcinku zrobimy sobie więcej misji. No i cóż, ja was zapraszam do swojego Facebooka. No nie gadajcie, że on mi tutaj wpadł. No. No i w sumie żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.